Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Dzieciaki Testują. Ja jestem Agnieszka i w dzisiejszym filmie pokażę Wam grę Bubble Game, którą kupić można w tym tygodniu w Biedronce. Gra jest marki Elefan i ona swego czasu była dostępna też w Action. Ja niestety nie trafiłam na nią w Action, więc kupiłam w Biedronce. Ma ona, z tego co tutaj przeczytamy na opakowaniu, 5 różnych trybów zabawy. Jest tryb standard, tryb punktacji, tryb pamięci, tryb wieloosobowy nawet oraz tryb liczenia. Aby uruchomić grę, potrzebujecie 3 baterii AAA, czyli tych cieniutkich paluszków. Tak wygląda gra. Jest całkiem lekka, choć po włożeniu baterii trochę cięższa. Po wyjęciu z opakowania była zupełnie leciutka. I ma tutaj popita, jak widzicie. Mamy 3 przyciski. Z tyłu jest najważniejszy, taki ten duży przycisk, którym będziemy resetować tego naszego popita, że tak to nazwę. No dobra, może po prostu włączymy grę. Mamy tryb standard, domyślnie się odpala. Naszym celem jest klikanie w podświetlane bąbelki i tym guzikiem z tyłu wypychamy je. Pewnie tak za bardzo nie widzicie tego podświetlenia w tym studyjnym oświetleniu. Słabo widać, ale może zaraz zgaszę lampy, to Wam pokażę. Ta gra naprawdę wciąga, strasznie wciąga. Ciężko się od niej oderwać. Tutaj mamy regulację głośności, możemy wyłączyć głos. Jak widzicie, znowu nam się zrobił poziom pierwszy, jest tylko jeden bąbelek. Możemy zmienić tryb na tryb pamięci. Ciśnij tylny klawisz, aby rozpocząć grę. Im wyższy level, tym oczywiście trudniejsze. Przejdźmy dalej. Tutaj jest tryb punktacji, tryb wieloosobowy, możemy zagrać więcej osób i tryb liczenia. 7 - 2 równa się. I tutaj mamy planszę do liczenia. 1, 2, 3, 4, 5. 5. bąbelka wciskamy. Tak to wygląda. Wyłączmy może bąbelka. Zgaszę światło i zaraz Wam pokażę, jak ta gra świeci. Zapadła absolutna ciemność. O, teraz to widać. Witaj! Zaczynamy! Im wyższy poziom, tym więcej tych bąbelków do wciskania, więc muszę przyznać, że gra jest strasznie wciągająca. Oj, strasznie, jak ją biorę, to nie umiem jej odłożyć. Gra ma na tyle niewielkie wymiary, że można ją wszędzie ze sobą zabrać. Myślę, że super się sprawdzi w trakcie podróży samochodem. Krzywdy sobie nią dziecko nie zrobi, bo ma tutaj wszystko zaokrąglone, nie ma żadnych ostrych elementów, więc w trakcie jazdy, kiedy dziecko się nudzi, będzie mogło sobie w Bubble Game pograć. Poszukam, czy gra jest w Ceneo. Jeżeli będzie, wrzucę Wam oczywiście link do Ceneo. W Biedronce kosztuje 25 zł. Nie wiem, ile kosztowała w Action i pewnie nie będzie jej w stałej ofercie, więc jeżeli chcecie zagrać w bąbelki, to musicie się pospieszyć i lecieć do Biedronki. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi recenzjami, a ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach.